Jesteśmy w Państwowej Stadninie Koni w Kozienicach. Czardasz po 3 latach pobytu na wyścigach wrócił do swojej macierzystej stadniny. Rozpoczyna w tej chwili swoje sportowe życie i pierwszy bieg. Pierwszy odświętny swój wyjazd w teren. A na czym ten odświętny wyjazd polega, powie Basia. Co roku w listopadzie w każdej stadninie czy klubie jeździeckim odbywa się hubertus, czyli polowanie na lisa. Są to bezkrwawe łowy, bowiem nie goni się żywego lisa, a jeźdźca z przyczepioną do ramienia lisią kitą. Zwyczaj ten pochodzi z bardzo dawnych lat i związany jest z dniem 3 listopada, patrona myśliwych, czyli świętego Huberta. Jeźdźcy są odświętnie ubrani, mają na sobie białe bryczesy, jeździeckie buty, czerwony frak, toczek i krawat. Witam wszystkich w Kozienicach na corocznym Hubercie. Będziemy jechać do lasu, odległość 15 km. Proszę wszystkich o zachowanie bezpiecznej odległości, uwagę, rozsądek. Dziękuję. Przyjaźń konia z człowiekiem jest tak samo stara jak ich istnienie. Przez wieki koń służył wiernie, pełniąc niezliczoną ilość różnych funkcji w wojsku, gospodarstwie, podróżach czy sporcie. Jednak najwcześniej towarzyszył człowiekowi w polowaniach. W celu upamiętnienia naszych tradycji łowieckich w listopadzie cały ród jeździecki staje do walki o lisią kitę. Wspaniała Puszcza Kozienicka przypomina knieje i bory z tamtych lat. Szkoda tylko, że nie ma pędzących jak strzały ogarów. Takie gonitwy z psami urządzano w latach 30. Do dziś starzy ułani pamiętają hubertusy ze sforą psów w pułkach strzelców konnych czy w centrum wyszkolenia kawalerii. Psy łapały ślad, a za nimi pędziło czasem nawet i 100 jeźdźców. Każdy tego typu bieg prowadzi master, najlepszy jeździec na najszybszym koniu. Nie wolno go wyprzedzać, to on, klucząc po leśnych drogach i pokonując przeszkody, ma doprowadzić wszystkich do miejsca, gdzie lis chowa swój ogon. Tym razem lis czaił się na polanie. Na hasło lis wolny każdy jeździec, co sił w konia nogach, powinien ruszyć w pogoń. Ale najpierw wszyscy obserwują lisie chytrości. Na nic jednak mu się taka osłona nie zdała, bo zaproszeni do zabawy myśliwi niedługo dali na siebie czekać. A gra idzie o wysoką stawkę. Zerwana bowiem z ramienia lisa kita jest bardzo ważnym trofeum w domu każdego jeźdźca. Niestety jest tylko jedna i kiedy się nie uda, trzeba cały rok czekać na następny bieg myśliwski. Może w przyszłym roku święty Hubert, patron myśliwych, będzie łaskawszy. Zmęczeni jeźdźcy rozsiadują konie. Usiądą przy ognisku i przypomną sobie słowa wiersza. Spod kopyt pierwszych koni piach mi w oczy tryska. Pęd, świst wiatru, szalona upojna rozkoszy. Ktoś się otarł o strzemię, tuż koło mnie z bliska. Ktoś szpicrutą uderzył konia, co się spłoszy. A kiedy dojdą mety konie spracowane, wolniej, wolniej popłynie krew w zmęczonych żyłach. Będziemy mieli oczy szczęściem wyzłacane, w piersi dumę wspaniałą, która zwyciężyła. Miał pan dzisiaj szczęście i złapał lisią wymarzoną kitę. Ile razy pan próbował tego dokonać? Bardzo wiele razy, ale dzisiaj jest to drugi raz. Drugi raz już się panu udało tą lisią kitę złapać. I co pan potem robi z taką lisią kitą? No, w ramkach wisi na ścianie, oczywiście w domu. To jest przecież pamiątka i nie tylko pamiątka. Jest to znak dla naśladownictwa młodszych pokoleń, moich dzieci, które też jeżdżą wszystkie konno. I też złapały już lisa? Pierworodny tak, raz już miał złapę lisa. Czyli już wiszą w domu trzy? Trzy, będą wisiały trzy, bo dwie wiszą. Serdecznie gratuluję.